Dobry wieczór Państwu, witam razem z moją kitą. Jestem dzisiaj wściekły, mnie kobiety dzisiaj wkurzyły, a to jest najstarsza kobieta w moim domu, ma lat. Ile ty masz lat? 18 prawie będziesz miała. Dobra, idź sobie, bo już się ona rządzi wszystkimi, niestety. Dobrze, proszę Państwa, dość żartów. Dobry wieczór, zaczynamy kontrwywiadowczą charakterystykę terenu, również jubileuszową, czyli 11. Zobaczę tylko, czy idzie, proszę Państwa, ale widzę, że idzie. Idzie, to dobrze, że idzie. Mam dzisiaj kilka spraw, tak trochę chciałem to na luzie potraktować, ale te sprawy się w rezultacie z sobą wiążą. Pierwsza sprawa to książę. Ten książę, który był w Polsce razem z księżną, no i spłodzili tutaj dzieciaka. Książę według zresztą Daily Mail to napisał, chyba tak, miał powiedzieć, że ludzi jest za dużo i zagrażają zwierzętom i że trzeba ograniczyć liczbę osób w rodzinie. No bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że zacznie ograniczać od siebie, od rodziny królewskiej w tym momencie. Oczywiście to nie jest obraza żadnej rodziny królewskiej, nie sądzę, ale widzę, że książę wpisuje się w pewien dość ciekawy pogląd na świecie i ciekaw jestem, do kogo ten książę się zwracał, do jakiej populacji w sprawie ograniczenia ilości dzieci w rodzinie. Do białej? Wątpię, żeby do białej. Dobra. Mamy następną sprawę. To przeczytałem dzisiaj coś z przerażeniem. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale podawały to różne media. Na temat wypowiedzi posła PiS, posła Pięty, który zaproponował, żeby w Polsce była ustawa umożliwiająca kupno obywatelstwa. Za jakieś tam pieniądze. No, nie wiem, ile to będzie tych pieniędzy. Proszę Państwa, dziwię się w ogóle, że ci, którzy właśnie mówią o narodowości, o narodzie, o polskości, proponują tego typu rzecz. Co to znaczy? Kupno obywatelstwa. Na początku lat 90. wszystkie praktycznie afery, czyli uzależnianie nas od gazów, ropociągu, ropy i tak dalej, Rosjanie zaczynali od obywateli Belize. Tak, proszę Państwa, było takie państwo, jest chyba nawet Belize, gdzie można było kupić obywatelstwo. I główni na przykład gracze na tym rynku paliwowym mieli nagle obywatelstwo Belize, które kosztowało 50 tysięcy. Obywatelstwo Belize dawało pewne uprawnienia, dokumenty podróży i tak dalej, gubiło się ślad rosyjski. Czyżbyśmy chcieli, żeby u nas też ktoś, bez względu na to, kto skąd jest, kupował sobie obywatelstwo, bo ma 200, 300, 400 tysięcy, 500 tysięcy i zdawał się Polakiem z pewną prawą, z pełnymi prawami obywatelskimi, z biernym i czynnym prawem wyborczym? Bo jeśli ograniczymy to obywatelstwo tylko i wyłącznie do dokumentu podróży, no to wówczas będzie to niezgodne z jakimikolwiek konwencjami międzynarodowymi. Bo ja sobie nie wyobrażam, że ja kupuję obywatelstwo za 50 tysięcy i nie mam prawa głosu, prawda? Tak to wygląda, więc dziwię się. Mam nadzieję, że ten projekt nie przejdzie, że to jest jeden z nieprzemyślanych projektów. Ja wiem, że powołują się tutaj na Węgry i że Węgrzy w ten sposób zrobili, Orban w ten sposób zrobił, ale proszę Państwa, Węgry są małym krajem. Tam ich jest chyba nawet 9 milionów, o ile pamiętam. Może trochę więcej, może trochę mniej. Inaczej rządzi się Węgrami, które mają inne położenie, inną historię, inną strukturę ludnościową i mają wszystko inne, przede wszystkim są mniejsze, niż krajem tak dużym, tak wielkim i położonym w tym miejscu, w którym położonym jest Polska. Jeśli teraz będziemy płacić patriotom, płacić ludziom, jeżeli ludzie będą płacić za to, że będą Polakami, to mam proste pytanie, czy oni będą patriotami, czy nie? Jakiego kraju będą patriotami? Prawda? Ja wiem, że kupno obywatelstwa jest dość popularne w świecie, ale każdy kraj stawia sobie jakieś, prawda, jednak każdy porządny kraj, każdy kraj, który jest który coś znaczy na świecie, stawia jednak pewne warunki, których w Polsce no nie sądzę, żeby ktoś pomyślał o tych warunkach. To jest dla mnie w ogóle pomysł dość śmieszny i mam nadzieję, że on jest tylko i wyłącznie przesadzony i że poseł Pięta tego nie powiedział, bo to jest mądry człowiek i nie rozumiem tego wszystkiego. No dobrą sprawę. Kolejna sprawa to jest
to, co dzisiaj było w Warszawie. Coś, z czym się nie mogę pogodzić. Dlatego, że był marsz pamięci Piotra S., tego człowieka, który spalił się nie tak dawno pod Pałacem Kultury. Śmierć tragiczna, ja już o tym mówiłem, ale proszę Państwa, to nie jest pierwsza tego typu śmierć. Za czasów PO spaliły się dwie czy trzy, czy nawet cztery osoby i ja przypomnę, co pisała Gazeta Wyborcza, że oni byli chorzy psychicznie, że było to, prawda, jakieś historyczne działanie, nikt nie robił marszów pamięci i tak dalej. Tu niewątpliwie jest tragedia ludzka, tragedia rodziny, tragedia człowieka, który w jakiś sposób chciał zaprotestować i przeciwko, bo nie podobało mu się tutaj, no wolno mu protestować, oczywiście wolno było. Skończyło się to tragicznie dla wszystkich, ale najtragiczniejsze jest to, że cynicznie ta śmierć jest wykorzystywana do ataków politycznych. Ataków politycznych na władzę, której możemy lubić, możemy ją nie lubić, ale są pewnie jakieś granice. Ten człowiek zmarł, ten człowiek cierpiał, cierpi jego rodzina i dziwię się, jak można w taki sposób być takimi hienami, bo to są hieny, którzy to organizują, to są hieny, proszę Państwa. To nie jest kraj, nasz kraj nie jest krajem, który jest krajem niedemokratycznym. Na razie każdy może mówić, co chce. Nawet i ja, chociaż nie do końca mi, poza niektórym to się podoba, ale to może się to nie podobać. Mnie to niezbyt interesuje, czy się podoba to prawicy, czy lewicy i komu to się podoba. Najlepiej, żeby się to nikomu nie podobało z partii politycznych, ponieważ partie polityczne są niestety jednym wielkim złem w tym kraju, bez względu na to, jaka partia rządzi. Są mniej, to jest kwestia wyboru pomiędzy mniejszym a lepszym złem, ale to jest najmniej ważne. Dziwię się właśnie, że tego typu rzeczy są oczywiście nagłaśniane, nie ma żadnej reakcji, a jest to propaganda, która bywa propagandą nośną, bo nie ma lepszej propagandy od propagandy ofiar, od samego początku. Ja nie dziwię się, bo jeśli o tym mówimy, no to ja przypominam sobie fragment pamiętników Goebbelsa, w którym on wręcz pieje z radości, że zabito Horsta Wessela czy jakiegoś tam Esamana, bo nareszcie ma ofiarę, którą może rzucić ludziom. Tak pisze Goebbels po prostu. No ta prasa i te media, które odżegnują się od Goebbelsa, nazywając właśnie prawą stronę, że to są faszyści, mówiąc o goebbelsowskiej propagandzie i tak dalej, idealnie stosuje zalecenia doktora Józefa. No przykro mi, ale tak to jest. A ze śmiesznych rzeczy powiem szczerze, że ucieszyłem się, bo w końcu te filmy i kanał został zaakceptowany przez AdSense i może zacząć zarabiać, ale okazuje się, że wszystkie filmy zostały zaakceptowane i nie będą i mogą się podobać reklamodawcom, poza tym filmem o niemiecko-rosyjskim sojuszu. On się nie może, on mnie tutaj Google mówi i YouTube mówi, że on się może nie spodobać reklamodawcom. No trudno. Nie rozumiem tego, dlaczego. Oczywiście się odwołałem, Google tam bada, ma kłopoty z liczeniem, bo dawno już jest powyżej 1000 wyświetleń, ale oni twierdzą, że nie, więc nie wiem dlaczego, bo na jednym ekranie pokazują co innego, ale popatrzcie, jak to jest fajnie. Okazuje się, że ten, ciekaw jestem, czy jakbym zmienił jego tytuł, czy by go zaakceptowali, bo nie sądzę, żeby ktoś to oglądał i śledczał na tym. Tutaj też już jest parę fragmentów dotyczących między innymi, wymieniam takie słowa jak Goebbels, jak Niemcy, jak Rosjanie, jak inne tam rzeczy i obawiam się, że też będzie filmy, nie spodoba się reklamodawcom. Nieważne. Kolejna sprawa. Mówiłem wielokrotnie o tym, że firmy, że tak zwane małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają pod górę i nigdy jeszcze tak nie miały pod górę jak teraz. Otóż dzisiaj w jakiejś, chyba nawet na stronach biznesowych, na Forbesie czy gdzieś tam przeczytałem o tym, że fiskus zaczyna coraz bardziej, znaczy jakby to powiedzieć, że fiskus kwestionuje rozliczanie działalności gospodarczej, rozliczanie części komornego, czy części telefonów, czy części internetu. Oczywiście, że może to stanowić do spraw nadużyć, ale większość tak zwanej działalności gospodarczej prowadzona jest w domu, prawda? Więc jeśli jest prowadzona w domu, to na pewno zużywa się część prądu, przeznacza się część pomieszczenia, przeznacza się swój własny internet.
Ja tego nigdy nie rozliczałem, to komorne płacę normalnie i nigdy nie rozliczałem tego, co robię w domu. Z wielu powodów, również dlatego, że za dużo było tutaj wyliczania, za dużo tych jednych trzecich, jednych czwartych, jednych dziesiątych, parto sześć. Ale znam wielu specjalistów od IT, wielu dziennikarzy, wielu artystów, wielu ludzi, którzy pracują w domu. Którzy pracują w domu. Ja również po tym, że mam tam studio w firmie i tam firmę, za którą płacę, to głównie montaże i te wszystkie robię na swoim komputerze w domu, bo to jest mój prywatny komputer, używam swojego własnego interesu i tak dalej. Teraz według fiskusa najprawdopodobniej musiałbym ten swój aneks kuchenny w 47-metrowym mieszkaniu oddzielić jakimiś ściankami, zrobić do tego metalowe drzwi i napisać na tym biuro, żeby mi to mogli od tego, a w rezultacie wspólnota potraktowała mi to, ten kawałek, te 5 metrów kwadratowych czy 3 metry kwadratowe, bo to więcej nie ma, jako lokal gospodarczy i przywaliłaby mi czynsze. Najprawdopodobniej. Tak to po prostu wygląda, więc jeśli w ten sposób to mamy pomagać małej przedsiębiorczości, tej podstawowej przedsiębiorczości, o której zawsze mówię, na tym oparte jest państwo. Na tym opiera się państwo, na małej, zwykłej, małej przedsiębiorczości zwykłych ludzi, a nie na wielkich koncernach. Jeśli tak wygląda pomoc, to ja bardzo dziękuję. To znaczy, że już niedługo nie będzie w ogóle żadnych małych przedsiębiorstw, a ja nie będę oczywiście rozliczał komornego, a większość ludzi przeniesie się i zarobią na tym kawiarnie sieciowe, bo tam też siedzą ludzie i pracują i nie muszą nic rozliczać, bo kawę sobie chyba tylko odliczą i to jest wszystko. Więc ja zupełnie nie rozumiem tego pomysłu. Jeżeli to nie jest pomysł, jeżeli jest takie nastawienie fiskusa na wszelkiego rodzaju, żeby na dociskanie głównie małych, głównie małych, bo większym to serdecznie wisi, oni w domu nie pracują, tak prawdę mówiąc, ale tych, którzy sami walczą o to, by przetrwać z miesiąca na miesiąc, to ten cały cud gospodarczy jest chyba jednak tylko i wyłącznie rzeczywiście cudem PowerPointowym. Proszę mi wybaczyć, to nie jest, ja wiem, że to zostanie natychmiast potraktowane, a bo to przeciwko PiS-owi, że zmieniam front. Nie, nie o to chodzi, ja nie zmieniam front. Ja łączę prawicowość poglądów z prawicowością, z rzeczywistą prawicowością poglądów ekonomicznych i mówię tylko i wyłącznie w tej chwili ekonomii. PiS, który jest wzorcowy, jeżeli chodzi o prawicowość poglądów ideologiczną czy o pewnego rodzaju politykę historyczną, jest absolutnie lewicowy i to lewicowy z najgorszych czasów PRL-u, jeśli chodzi o praktykę gospodarczą. Ja rzeczywiście coraz częściej widzę, że nawet i w propagandowo pojęcie na temat tego, co mówią na temat tak zwanego prywaciarza, jest takie, jakie ja słyszałem w swoich młodych latach, a były to lata 60. i lata 70., kiedy każdy, kto miał prywatny interes, państwo zakładało, PRL zakładało a priori, że jest złodziej. I tak to widzę. I tak to widzę i chyba tak będą niestety budowane służby, bo nie chcę się wypowiadać teraz o sytuacji sygnalistów i to chcę zrobić nawet nie tyle program, co specjalną KHT na temat właśnie sygnalistów i ustaw antykorupcyjnych, dlatego że nie w ten sposób walczy się z korupcją, bo korupcja idzie, proszę Państwa, idzie, taka prawdziwa korupcja z góry, naprawdę z góry, a nie z dołu. Dół nie jest tak wbrew pozorom skorumpowany. Ludzie chcą pracować uczciwie i pracują uczciwie, robią te działalności, siedzą we własnych domach, ale teraz jeżeli będą musieli oddzielać ściankami metalowymi, jakie mieć to mieć, żeby rozliczyć tą część nakładów, które przecież ponoszą, bo i prąd, i internet, i te wszystkie historie, i telefony, to niestety będzie ogromny, będą mieli ogromny problem, nie pójdzie to w koszty, a wiadomo, jak to jest z małymi firmami. Wielu z Państwa prowadzi i wie dobrze, jak to wygląda. Ja mówię oczywiście o tej podstawowej działalności gospodarczej czy o jednoosobowych spółkach. Tak to wygląda, czyli tak zwanej mikro, małej przedsiębiorczości, nawet nie mikro, bo stworzono podobne jakieś nawet pojęcie mikroprzedsiębiorczości, ktoś to zatrudnia od 8, zdaje się, pracowników czy coś i tak dalej, i tak dalej. No jest jakaś paranoja w tym momencie. I teraz przechodzimy do większego tematu, którego nie omówię tutaj głównie, ale chciałem go zasygnalizować. Pojawiły się bardzo ciekawe artykuły dotyczące kontraktu gazowego i byłego premiera RP, pana Pawlaka. Proszę Państwa, dzisiaj przeczytałem, że podobno prokuratora się tym zajmuje. Najwyższy czas. Obawiam się jednak, że będzie to tak samo jak z Amber Gold czy innymi aferami i skończy się śledczą i skończy się po prostu komisją śledczą, która nic już nie znajdzie, niestety.
Już od samego początku ja wielokrotnie mówiłem, że partią, która jest w pełni odpowiedzialna za stan Polski, za stan Polski, za te wszystkie afery i tak dalej, jedyną partią, która była przez całe 27 lat przy rządzie, no może ostatnie dwa nie była, z malutką przerwą, to jest właśnie PSL. PSL, który w sposób mafijny wręcz opanował władze lokalne. Dokładnie. Gdzie się człowiek nie obejrzy, dzisiaj dostałem bardzo ciekawą informację z pewnego z ziem wyzyskanych, powiedzmy, nie będę wymieniał, bo muszę się nad nią przysiąść, zastanowić, być może będzie ciekawy program na temat lokalnej władzy i lokalnej korupcji. I muszę powiedzieć, proszę Państwa, że to niestety, nadal to mówię, to jest właśnie PSL, generalnie PSL. Ta słynna książeczka i wybory samorządowe, to jest to samo. To jest to samo, to widać wyraźnie. I tutaj teraz jest ten kontrakt gazowy. Oczywiście my za to płacimy. My płacimy to w kategoriach państwa, ponieważ niestety tak jest, że nikt tego nie kontrolował. W pewnym momencie służby zostały całkowicie wyeliminowane z jakichkolwiek działań zabezpieczających, z jakiejkolwiek osłony, czy kontrwywiadowczej, czy nawet wywiadowczej, wręcz nie chciały. Ja przypomnę, że PSL w momencie, kiedy rządził przez chwilę, to już dla wielu z państwa to także byliście wtedy dziećmi, a to jest rok 94 czy 5, no nie wiem, był nawet, czy potem był z koalicjantem z SLD, oni robili wszystko. Wszystko dokładnie, to był warunek często koalicyjny, żeby wsadzić koniecznie kogoś do służb, żeby kontrolował. I kontrolował, autentycznie kontrolował i łapał się nie za jakieś tam sprawy związane z zwalczaniem szpiegostwa, ale generalnie tak zwane 2A, czyli sprawy gospodarcze. Chodziło generalnie o kontrolowanie. Potem ci ludzie bardzo ładnie lądowali. Naprawdę bardzo ładnie lądowali. Co pokaże się z tego kontraktu gazowego? Czy rzeczywiście doniesienia o panu Pawlaku są prawdziwe, czy nie? Tego nie mogę powiedzieć, bo to tylko prasa, więc poczekamy. Mam nadzieję, że jakaś prokuratura na tym usiądzie i w końcu coś zostanie wreszcie rozliczone. Przynajmniej jedno. Przynajmniej jedno, chociaż ja to szczerze wątpię, bo jak widzę, wszystko zmierza do gadania, do propagandy i do żadnego działania, proszę Państwa. Dobrze. Dzisiaj było krócej. Przepraszam bardzo, ale to nie zawsze musi być tyle. Na jutro znowu coś przygotuję. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę bardzo dużo w tej chwili pracuję, bo tworzę jeszcze te sprawy związane ze szkoleniami i tak dalej, ale o tym wszystkim powiem. Mam nadzieję, że panie się nie obraziły, ale po co mnie panie denerwujecie, kurde, no bo panie mnie denerwują. No, dzisiaj mnie strasznie kobiety zdenerwowały. Trzy. W tym moja żona. No ale przeszło. Szybko przechodzi. Dobrze. Dziękuję Państwu. Dobranoc. I do jutra.